Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Naszym dzisiejszym gościem jest pułkownik rezerwy Maciek Rowaj. Witam wszystkich, witam WarNews i witam całą ekipę. Właśnie, ja tutaj chciałbym przede wszystkim na początku usprawiedliwić Mateusza, ponieważ aktualnie jest w pracy, więc jestem w jego zastępstwie. Nazywam się Bartosz, możecie mnie kojarzyć jako Sawa z nagrywek YouTube'owych oraz z Discorda WarNews. Też jakby siedzę bardziej w taktyce i operacjach wojskowych, także tym bardziej się cieszę, że mam przyjemność przeprowadzić ten wywiad pod egidą WarNews z prawdziwym specjalistą, a nie tylko entuzjastą, jakim jestem ja. Zatem tak, no... Ostatnio coś nowego się dzieje na frontach. To znaczy na jednym froncie, a można mówić o kierunkach operacyjnych, to tak, jeśli mamy się trzymać semantyki, ale też się usprawiedliwię, że ja też nie jestem jakimś wybitnym znawcą, strategiem, bo generalnie zajmuję się obforem, czyli analizuję stronę przeciwną, ale sam jako tak nie dowodziłem jakimiś dużymi pododdziałami, z których mógłbym czerpać wiedzę, jak to się robi. Natomiast dużo analizowałem to, co robią Rosjanie, jak to sobie oceniają, jak to sobie układają w swoich jakby nomenklaturach i tak zwanych wzorcach doktrynalnych. To tak bardzo często my żołnierze używamy coś takiego, że jaki jest wzorzec doktrynalny działania takiej strony. Czyli jak zakładamy, że ta strona uczy się działać. Oczywiście wzorce doktrynalne to są literki, nuty, można powiedzieć. Natomiast oficerowie, dowódcy z tych nut składają uwertury, na które składa się cały proces walki. Dokładnie. A pytanie w takim wypadku, jeśli chodzi o dowódców, około 6 dni temu Ukraińcy ogłosili wyeliminowanie jednego z generałów rosyjskich po uderzeniu w sztab. Był to generał dywizji, o ile dobrze pamiętam, chodzi mi o dowódcę 35. Armii, czyli... To nie był dowódca, to był szef sztabu. I tutaj jest pewien, dlatego jest pewien problem z identyfikacją poległego rosyjskiego oficera generała, gdyż uderzenie w sztab zazwyczaj zabija szefa sztabu tego, bo szef sztabu... Bo jak wygląda system dowodzenia u Rosjan? Rosjanie mają tak, stanowisko dowodzenia, powiedzmy, oni to nazywają punktem uprawnienia, później są wysunięte stanowiska dowodzenia, co najmniej dwa, jeżeli jest związek większy, to większa ilość i w tych wysuniętych stanowiskach dowodzenia zazwyczaj dowodzi dowódca. Szef sztabu jest w samym tym stanowisku dowodzenia, czyli tam, gdzie ma wszystkie te procesy planowania i procesy koordynacyjne. Natomiast zastępca dowódcy jest w zapasowym stanowisku dowodzenia. Szef tyłów jest w tyłowym stanowisku dowodzenia. I mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o struktury, w zależności od jednostki, mniej więcej od pułku wzwyż, czyli pułk, dywizja, korpus, armia. W batalionach jest to troszeczkę inaczej. Więc trafienie w stanowisko dowodzenia zabiło szefa sztabu i ten właśnie oficer rosyjski nie był dowódcą później, ja też to później jeszcze weryfikowałem, a był szefem sztabu tej armii. Więc tak, trafiony został najprawdopodobniej ten punkt dowódcy. Zginęło tam oprócz tego szefa sztabu masę pewnie bardzo ważnych oficerów odpowiedzialnych za koordynację działania, ale sam dowódca plus zmienione stanowisko dowodzenia zapasowe, stanowisko dowodzenia jakby przejęły proces zarządzania walką i to nie wpłynęło aż tak mocno na to, co się działo. Natomiast w późniejszym okresie na pewno wpłynie na poziom, a także na sposób planowania w tej armii, gdyż zniszczenie z SD, mówię, to nie chodzi o samego szefa sztabu, który jest bardzo ważną osobą w strukturze dowodzenia, ale też dużo oficerów, którzy wokół niego, jego zasilają jego wiedzę
zasilają jego informacjami. To na pewno jest bardziej boleśne niż sama strata szefa sztabu. Jasne, ale w takim wypadku pana jakby informacji, na jakim etapie zostali Rosjanie złapani w trakcie przenoszenia swoich jednostek z odcinka chersońskiego? Tutaj można powiedzieć, że operacja ukraińska miała na celu zdegradowanie sił zgrupowania Wschód. Zgrupowanie Wschód, tutaj dla naszych słuchaczy przypomnę, odpowiada za ten kierunek zaporosko-azowski, rosyjski. Ona mniej więcej jest od, zaczyna się mniej więcej linia rozgraniczenia, która oczywiście domyślam, bo to ja ją sobie narzuciłem mniej więcej pod względem tego, jakie jednostki są rozmieszczone. To na północ od Krachowki, a kończy się gdzieś w okolicach na linii Wołnowacha w Mariupol. I za to odpowiada właśnie zgrupowanie Wschód. I tam dowodził generał Kuzmenka, który też prawdopodobnie został jego sztab i on sam został porażony uderzeniem ukraińskim. Co trzeba przyznać, Ukraińcy bardzo dobrze wyczuli moment, kiedy uderzyć. Jedyne, co się nie dało złapać na to uderzenie, to 58. Arma, która zaczęła swoimi stanowiskami dowodzenia manewrować na dużo wcześniej niż pozostałe elementy tego zgrupowania. Także na głównym kierunku, gdzie Ukraińcy chcieli uderzyć, czyli w styk pomiędzy 5 a 36 w zasadzie armią, to tamte jednostki zostały dosyć mocno porażone, ale nie udało się Ukraińcom osiągnąć sukcesu, którym było zdobycie pierwszej linii obrony i walkę i prowadzenie później walkę pomiędzy pierwszą a drugą linią obrony. W tej chwili walka trwa cały czas w pasie przesłaniania, czyli to, co Rosjanie sobie założyli, że chcą, żeby tutaj była prowadzona walka. Więc tutaj Rosjanom się udało. Z kolei Ukraińcom udało się bardzo mocno zdewaluować rezerwy rosyjskie, ponieważ te walki, które były prowadzone w pasie przesłaniania, dowódca rosyjski zdecydował, że jednak użyje wszystkich rezerw, żeby utrzymać Ukraińców w tym pasie, co spowodowało, że musiał ogołocić całą drugą linię ze swoich rezerw i znasycić całą pierwszą linię. Trzeba pamiętać, że to są bardzo duże rozbudowane linie. One wyglądają na mapach i na zdjęciach bardzo okazale, natomiast te linie trzeba wypełnić żołnierzem i sprzętem, a tego Rosjanie tak naprawdę nie mają. Jedynym wyjściem było skądś ten sprzęt pozyskać. Ten sprzęt można było pozyskać z rezerwy operacyjnej, strategicznej. Ja założyłem, że to jest pierwsza armia pancerna, ale ona się nie pojawiła na tym kierunku. Ale w przeddzień tych działań Ukraińcy w jakiś sposób zostali rozszyfrowani przez Rosjan i Rosjanie szybko nasycili kierunki 5. i 36. Armii jednostkami, żeby ich przyjąć. W zasadzie paręnaście godzin pojawiły się tam jednostki, które mogły stawić czoło temu uderzeniu pierwszemu, co widzieliśmy później te różne filmiki dotyczące strat zachodniego sprzętu. Ale to spowodowało ogołocenie z innych elementów. I to jest wysadzenie, teraz wracając do tego pytania, wysadzenie tamy w Krachowce umożliwiło uwolnienie sił ze zgrupowania Dniepr, czyli 22. Korpusu i 49. Armii, z tego co pamiętam. I ten korpus i ta armia, te siły powoli wypełniały obszar odpowiedzialności 58. Armii. O tyle to jest ważne, że 58. Armia w tym zgrupowaniu Wschód, które właśnie broni tego kierunku zaporosko-azowskiego, to jest najlepsza armia lądowa w wojskach Federacji Rosyjskiej. To jest moje prywatne zdanie. To jest armia, która walczyła w Gruzji, walczyła we wszystkich takich większych konfliktach i ona była najbardziej
taka powiedzmy zorganizowana pod względem oficerskim, podoficerskim. Ona nie dostała, ona podczas tej wojny, tej obecnej, podczas tych 2 lat nie doznała takiej dużej porażki, dużych strat. I ten rdzeń oficersko-podoficerski w tej armii został zachowany. To jest bardzo krytyczny czynnik, jeżeli chodzi o zdolności armii rosyjskiej. I wracając, ten 22. Korpus z Dniepru i 49. Armia wchodzi jakby w te ugrupowanie po 58. Ta 58. właśnie przechodzi prawdopodobnie do rezerwy operacyjnej, żeby się odtworzyć i przygotować, nasycić tą drugą linię obrony, ponieważ pierwsza cały czas jest przez Ukraińców redukowana. Notabene sam proces wchodzenia 22. Korpusu i 49. Armii na kierunek Melitpola spowodował Ukraińców do ruszenia na nich i już tam Ukraińcy mocno nadwyrężają te nowe jednostki, nowe w cudzysłowie jednostki, które spod Krachowki, spod kierunku właśnie tego Dolnego Dniepru przemieszczają się na ten kierunek zaporosko-azowski. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą sytuację, więc tutaj Rosjanie po prostu zrobili ten manewr tymi siłami, środkami, wypełniając tą drugą linię, ale cały czas są redukowani dosyć poważnie, w dosyć dużym tempie przez ukraińskie ataki, które tak naprawdę nie są realizowane większością sił ukraińskich, tylko częścią tych, które naprawdę Ukraińcy są w stanie przeciwstawić Rosjanom. Jeszcze chyba tutaj istotnym czynnikiem są w ostatnich 2-3 dniach doszły dość potężne uderzenia w rosyjską logistykę. Został wysadzony skład amunicji na głównej drodze kolejowej z Krymu oraz znów były uderzenia pod Berdiańskim, prawda? No to wszystko się wiązało z tym zachwianiem logistyki i dokonaniem tego jakby przemieszczenia tych 3 związków operacyjnych, czyli 22. Korpusu, 49. Armii, 58. Armii i tej roszady na tym lewym skrzydle, czyli tutaj na tym kierunku Melitopolski. Natomiast cały czas mamy przecież te walki w pasie przesłania, które u Rosjanom kosztują bardzo długo. To bardzo dużo. To, że tak długo utrzymują Ukraińców w tym pasie przesłaniania, to tylko jest zasługa tym, że poświęcają bardzo dużo siły i duże straty. No i kontrataki, tak jak pod Wielką Nowosylką, prawda? Bo tam Tak. W ogóle cała bitwa w tym pasie przesłaniania to są wzajemne ataki i kontrataki. Będę o tym niedługo pisał, jak to Rosjanie sobie zaplanowali tę walkę, ponieważ sam sposób przygotowania środowiska walki, pola walki przez odpowiednią infrastrukturę inżynieryjną i sposób realizacji tej walki jest dosyć ciekawy, ponieważ oni tak naprawdę nie wykorzystują jakichś nowych rozwiązań taktycznych, ale w sposób taki dość bardzo skuteczny potrafią kontrować i dotrzymywać kroku Ukraińcom, ale kosztem swoich strat. O tyle jest ciekawe, że zazwyczaj atakujący powinien ponosić duże straty, tak mówi teoria, prawda? Natomiast sposób przyjęcia walki przez Rosjan, który nie zakłada opuszczanie terenu, a wręcz przeciwnie, utrzymywanie go jak najdłużej. Tak jak mówiłem, że te armie, które będą stały na prawym skrzydle tego zgrupowania broniącego tego kierunku zaporosko-azowskiego, czyli zgrupowania wschód, te prawe skrzydło zgrupowania wschód, patrząc na północ, to będzie tak zwana ściana tarcz i tamte armie w ogóle nie będą mogły się ruszyć, żeby utrzymać i zrealizować te cele, które ówczesny dowódca tego zgrupowania, generał Kuzmienka, postawił. Czyli nie dopuszczenie do przeniknięcia z ukraińskiego uderzenia dalej niż do pierwszej linii obrony, a w zasadzie bitwa wyłącznie w pasie przesłania. Tak
to założył, tak uszukował swoje siły. Natomiast chciał, żeby Ukraińcy uderzyli właśnie na lewym skrzydle, tam gdzie ustawił najlepszą swoją 58 armię. Dokładnie, czyli można się pokusić troszeczkę o teorię, o której informowali Ukraińcy, żeby nie spodziewać się wielkich zdobyczy terytorialnych, tylko to jakby jest to im graj, bo chcą zadać jak największe straty Rosjanom, żeby po prostu wyeliminować ich zdolności późniejsze ofensywy. Ja nie chcę się wypowiadać, jakie sobie cele postawiła armia, tutaj jak ci mówiłem, o Ukraińcach za dużo nie chcę się wypowiadać, ze względu na to, że trochę na ten temat wiem, a zajmuję się wyłącznie tymi sprawami rosyjskimi. Ja mogę powiedzieć, co mniej więcej Rosjanie sobie założyli, przynajmniej tak część komentatorów i analityków rosyjskich pisało. Rosjanie sobie założyli mianowicie taki cel: wytrzymać ukraińską ofensywę i zmusić Ukraińców do zużycia swoich wszystkich sił na danym kierunku operacyjnym. I to miało wykonać zgrupowanie Wschód. Tak było użytowane, żeby otworzyć Ukraińcom drogę do Krymu poprzez kierunek na Melitpol, gdzie była 58 armia, wpuścić ją Ukraińców, tak zwany półprzestrzeń operacyjną, która nie pozwala im się rozwinąć, ale pozwala wprowadzić drugie rzuty, żeby uzyskać powodzenie. Natomiast oni mieli atrakować te elementy właśnie 58 armią i wyprowadzić inne uderzenie tymi tu rezerwą z pierwszej armii pancernej na zupełnie innym kierunku, kiedy już będą pewni, że Ukraińcy zużyli wszystkie swoje pododdziały ofensywne na danym kierunku. I to Tylko, że zakłada. aktualnie wygląda trochę jak wyciskanie cytryny w Chersoniu we wrześniu zeszłego roku. Dokładnie, to wygląda właśnie w ten sam sposób, bo to najbardziej Ukraińcom, powiem tak, ofensywa pod Charkowem była spektakularna, fajna, widowiskowa, ale tak naprawdę największą ofensywę i największe zdobycze zdobyli pod Chersoniem, gdzie zmusili Rosjan w zasadzie do odejścia poza Dniepr, zdobywając bardzo duży obszar. Tu mniej więcej widzę w ten sam sposób, co Ukraińcy robili. I Rosjanie też sobie założyli, że Ukraińcy coś takiego podobnego będą chcieli zrobić, więc chcieli ich zaprosić do bitwy właśnie w tej półprzestrzeni, żeby Ukraińcy weszli żeby byli zmuszeni do wpuszczania tam swoich rezerw, żeby te zdobycze terytorialne po prostu rozszerzyć. Ukraińcy się na to nie złapali, w ogóle nie uderzyli na kierunku 58. Dopiero ostatnio, jak pamiętasz, są jakieś ataki, postępy na tym kierunku. Natomiast oni uderzyli tam, gdzie jest ściana tarcz, pomiędzy jedną i drugą armią, i tam zaczęli w dobrych dla siebie miejscu logistycznie, gdzie mogli spokojnie szykować, utwarzać swoje rezerwy, wydawać Rosjanom właśnie bitwę w tym pasie przesłaniania, gdzie Rosjanie są zmuszeni kontratakując cały czas odsuwać Ukraińców od tej pierwszej linii, chociaż miejscami już Ukraińcy do tej pierwszej linii dochodzą. A właśnie pod tą wielką, na kierunku z Wielkiej Nowosiłki, Ukraińcy jakby mogą obejść tą jedną główną linię obrony. Dokładnie, dlatego tam w zasadzie walka jest ani kroku wstecz. Problem rosyjski jest w tym, że oni wykorzystując te kontrataki przeciw szturmom ukraińskim, w zasadzie wyrównują się, a nawet można powiedzieć, przewyższają straty rosyjskie. I teraz tutaj jest jedna kluczowa kwestia. Ukraińcy mają świetny system odtwarzania gotowości bojowej. Jednostki, które walczyły po 3 dniach, odpoczywają i mogą z powrotem wrócić świeże do walki. Natomiast Rosjanie nie mają tego typu przywileju, ze względu na to, że walczą w dosyć wąskim przestrzeni, około 40-50 kilometrów, gdzie musieli nasycić ten kierunek dużej ilości jednostkami. Pamiętaj, to musi być sztaby, artyleria, logistyka, musi być manewr. Tam dróg za dużo nie ma.
To wszystko jest w większości pod kontrolą ogniową Ukraińców, o której tu wspominałeś, ataki jeszcze głębiej na elementy logistyczne. Natomiast strona rosyjska nie ma takich możliwości uderzenia w kierunku ukraińskim. Poza atakami na Kijów, gdzie starają się rozproszyć obronę powietrzną, to która mocno jest nasycona ukraińska tutaj w tej przestrzeni, gdzie trwają walki, bo wszelkie próby podlecenia lotnictwa albo uderzenia rakietowego na te obszary są dziesiątkowane przez ukraińską obronę przeciwniczą, obronę powietrzną. I od nich nie słyszymy. Są gdzieś daleko, poza obszarem walki, jakieś elementy, gdzie Rosjanie trafiają, natomiast obszar walki nie ma takich informacji. Też trzeba pamiętać, że jest jakaś blokada informacyjna, to też może pewnych rzeczy nie wiemy, ale z tego, co ja wiem, te porażenia nie są aż tak wydajne, jak mogłyby być, gdyby tej obrony nie było. Pana zdaniem, co jest tego powodem? To jest niewydolność rosyjskiego wywiadu, rozpoznania, czy po prostu mało precyzyjność ich środków? Wiesz co, podstawowym problemem w trakcie walki to jest przesyt informacyjny tak naprawdę. To nie o to chodzi, czy nie masz informacji, bo tam jest tyle źródeł pozyskiwania informacji, że problemem staje się nagle klęska urodzaju tych informacji. I musisz mieć odpowiedni sztab, odpowiednie narzędzia, które potrafią odpowiednio klasyfikować, analizować i odpowiednio dystrybuować taką informację. To są dziesiątki danych, które muszą przeanalizować sztaby, które walczą w trybie 24-godzinnym, czyli są zmiany, ktoś musi przejść, przejąć pałeczkę analizy, komuś trzeba przekazać pewne rzeczy. Wyobraź sobie taki wielki, wielki moloch, gdzie cały czas dosyłane są informacje, robisz produkcję i w trakcie produkcji musisz jeszcze zmienić produkt, który produkujesz. No, to mniej więcej to tak samo, to tak wygląda. Tego przesytu jest dużo. Pewne rzeczy przechodzą przez palce. Pewne rzeczy dowódcy nie są w stanie po prostu dobrze zinterpretować, albo ich sztaby nie są dobrze zinterpretować. Są pewne luki informacyjne, białe plamy, które są też ciężkie do znalezienia, ale też te białe plamy to nie jest tak, że musisz wszystko wiedzieć. Możesz wiedzieć niewiele, ale przy odpowiedniej dedukcji i odpowiednich narzędziach analitycznych i analitykach jesteś w stanie pewne rzeczy sobie dopowiedzieć, nie wiedząc dokładnie, a znając po prostu procesy. To jest ogromne przedsięwzięcie dla sztabów rosyjskich. I tu jest właśnie problem, że sztaby rosyjskie nie mają przesyp tych informacji. Szczególnie w tak dynamicznej walce, jaką zaproponowali mi Ukraińcy. I w niektórych przypadkach na niższych szczeblach oni po prostu tego nie wyrabiają. I dlatego Ukraińcy walczą na poziomie taktycznym genialnie skutecznie w stosunku do Rosjan, bo oni dysponują pewnymi narzędziami, o których nie chcę mówić, a którymi pomagają w tego typu przedsięwzięciach. I górują pod tym względem nad Rosjanami, mimo że oni dysponują przewagą ogniową w artylerii, na przykład na kierunku, ale tej artylerii nie używają tak skutecznie, jak niewielkie ilości tej artylerii używają skutecznie Ukraińcy. Oczywiście nie każdy kierunek. Są armie, gdzie mają odpowiednie systemy automatycznego dowodzenia, odpowiednie sztaby, a 58 wspomniana przeze mnie, która dysponuje odpowiednimi fachowcami i odpowiednimi strukturami i zawsze posiadała ten wysoki stopień ucyfrowienia systemu dowodzenia, jak na komponent wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej. Może nie jest to tak nasycenie jak w wojskach powietrzno-desantowych, które, powiem szczerze, mają chyba najlepszy system zarządzania polem walką, jeżeli chodzi o armię Federacji Rosyjskiej. Tam funkcjonuje w zasadzie od ponad dekady system rozwijany cały czas, tak zwany Andromeda D, Ale właśnie który... skierowane było w Gruzji w 2008 roku. Słucham?
Wydaje mi się, że właśnie to było testowane w Gruzji w 2008 roku, Znaczy bo on tak. funkcjonuje w linii funkcjonuje w siłach, znaczy w wojskach publiczno-dostępnych od 2011, w zasadzie 2009-2008 był wprowadzony na poligonie po pierwsze. On Ja jeszcze nie był. miałem na myśli tą mobilizację i operacje sztabowe 58 Armii. A, mu, tak. Tak, to oczywiście 58, a to co to w zasadzie cały sukces gruziński, to 58 Armia. Ona wcześniej jeszcze, zanim poszła w Gruzję, do Gruzji, to jeszcze przeprowadziła, jeszcze zdążyła przeprowadzić koordynację ćwiczenia wojskowe przed tym wszystkim, także to wszystko było dobrze zaplanowane. Natomiast wracając tutaj do tego pytania, czy Rosjanie mają tak zwane, no tu jest ten problem rosyjski, że albo mają przesyte te informacje, albo te informacje są po prostu niedostępne w tych ilościach albo w takiej jakości, żeby podjąć odpowiednie decyzje przez dowódców. No dowódcy rosyjscy muszą sobie jakoś radzić czasami, walczyć po omacku albo na radar, tak zwany, że zdają sobie sprawę z tego. Natomiast rosyjski dowódca batalionu czy niżej, no, jest świadomy tego, co ma przed sobą, co ma z boku, co go może zaatakować i jak ma reagować. Te decyzje są podejmowane dosyć szybko, sprawnie i ta ekonomika sił zastosowanych środków jest o wiele większa. I tym Ukraińcy po prostu, że tak powiem, kolokwialnie zajeżdżają Rosjan. Rosjanie jedynie mogą przeciw temu przestawić siłę i gwałtowność tych kontrataków, które wybijają Ukraińców z rytmu, ale przynoszą Rosjanom bardzo duże straty. Mam nadzieję, że to w miarę logicznie starałem się wytłumaczyć tę zawiłość tego pola walki. Tutaj, czyli chciałem też jeszcze zapytać, kończąc jakby temat południa, takiej tezie, która się niedawno pojawiła, chociażby Mateusza Lachowskiego, że Ukraińcy nie muszą dojść do morza. Wystarczy, że dojdą 30-40 kilometrów w głąb, żeby Tak, pokryć. muszą dojść do tak zwanej linii Kuzmienki. Ja to w swoim Twitterze tam ją oznaczyłem, analizując ten kierunek. To Właśnie do jest tego chciałem nawiązać. linia Kuzmienki, to jest linia, która dzieli obszar tego kierunku zaporosko-azowskiego na dwie, czy w zasadzie dwie równe części. To jest linia kolejowa, która w zasadzie od Dniepru, gdzieś w okolicach Krachowki się zaczyna, a kończy w okolicach Wołnowachy, no tam skręca trochę. I ta linia kolejowa w zasadzie pozwala Rosjanom zaopatrywać się i prowadzić działania. Powiedzmy tak, jeśli 2/3 tej linii kolejowej będzie pod kontrolą ogniową ukraińskiego, albo będą zdobyte przez Ukraińców, w zasadzie ten cały kierunek jest stracony przez Rosjan. Nie mają czym bronić. Mogą oczywiście jeszcze gdzieś się tam bronić, ale z tego obszaru Ukraińcy mogą już razić ogniowo żywotne elementy na Krymie, a szczególnie most krymski. W zasadzie to zamyka możliwości zaopatrywania logistyką rosyjską tego kierunku południowego, bo tutaj przypomnę naszym słuchaczom, że tak naprawdę ten kierunek, żeby zaopatrzyć, to nie jest Doniecka, mimo że jest połączony Doniec, bo ta droga pod Wołnowachą nie jest zdobyta kolejowa, więc tutaj nie ma tej możliwości zaopatrywania koleją, a to jest zasadniczo, bo to Pod Wuhledarem, żeby właśnie Wuhledarem, przepraszam, się pomyliłem, Wuhledarem. Cały czas zamówiłem Wolnoacha, mówię o Wuhledarze, ale tam jest ta droga kolejowa, właśnie też przez Wolnoachę gdzieś tam prowadzi. tam skręca przez Tak. Olchynkę i tam idzie właśnie do Doniecka, tylko że Tak. tam najbardziej. Ona jest pod kontrolą, w zasadzie on cały czas Ukraińcy i Rosjanie walczą, jest pod kontrolą ogniową ukraińskiego wojska. I tutaj tych zaopatrzenie z tego wschodu, czyli z Doniecka, to jest tylko i wyłącznie na pojazdach, a logistyka rosyjska dalej jak 100 parę kilometrów od głównego centrum logistycznego jest niesprawna, nieefektywna, a jeszcze jest dosyć podatna na
ukraińskie uderzenia rakietowe. Więc wszystko jest oparte na kolei. Jedyna droga, która prowadzi do zaopatrywania tego kierunku zaporowsko-azowskiego, czyli zgrupowania Dniepr, zgrupowania Wschód, to jest przez most krymski, Krym, i tutaj od Krymu w kierunku północnym Melitpol i w później w kierunku wschodnim. Więc zdobycie tej drogi, porażenie mostów i porażenie tej drogi kolejowej na Krymie, a to już będzie możliwe, jeżeli ta linia zostanie zdobyta, w zasadzie przekreśla możliwości prowadzenia większych działań operacyjnych przez stronę rosyjską. Jasne. Teraz może powróćmy do na ostatnie pytanie, to powróćmy może do początku, czyli do pierwszej gwardyjskiej armii pancernej. Gdzież ona jest? Gdzie się chowa? Bo ostatnio doszły do nas informacje, że znów wzrosła aktywność rosyjska w rejonie Kreminnej. No, tak jak analizowałem też zgrupowanie centrum, bo to jest obszar operacyjny zgrupowania centrum, że tamte ugrupowanie jest tak uszytowane, że może w zależności od sytuacji albo się bronić, albo atakować. I dodatkowo wyżej od tego zgrupowania jest zgrupowanie Zachód, gdzie ma dość bardzo wąski obszar odpowiedzialności, a natomiast w zgrupowaniu Zachód są dwie armie, jeden korpus, no co jest aż nadto jak na ten odcinek. Także założyłem, że właśnie tam ta pierwsza armia pancerna gdzieś jest, tym bardziej, że obszar odpowiedzialności zgrupowania Zachód tutaj w dużej mierze wchodzi w obszar Federacji Rosyjskiej, gdzie Federacja Rosyjska ma drogi kolejowe i miejsca, poligony i miejsca też garnizony, gdzie można tą armię przechować i odpowiednio ją urzutować. Natomiast uniemożliwia prowadzenie, odległość ta uniemożliwia prowadzenie przez Ukraińców rażenia ogniowymi środkami dalekosiężnymi. Ukraina też nie ma zbyt dużo, ona też musi decydować, na który kierunek najbardziej się to przyda. Natomiast tam uderzenia były, trzeba by było zużyć bardzo dużo środków i też nie byłoby pewne, czy skuteczność by była na tyle zadowalająca. Dlatego tam ukryto, moim zdaniem, tam pierwszą armię, bo nie mam takiej pewności, natomiast wszystko na to wskazuje. I odległość pozwala tej pierwszej armii wejść w odpowiedzialność zgrupowania centrum i właśnie wyprowadzenia uderzenia tutaj w kierunku z powrotem na Izium i w kierunku na Charków, co mogłoby skutkować po prostu odbicie tych terenów, co tak spektakularnie Ukraińcy zdobyli w ostatniej ofensywie. Zobaczymy, jak będzie to przebiegać. Planem właśnie Rosjan jest wyprowadzić gdzieś to uderzenie drugie, stwierdząc, że Ukraińcy już zużyli wszystkie swoje rezerwy. Może już Ukraińcy zużyli wszystkie swoje rezerwy na kierunku zaporowsko-azowskim, może tak przekonali Rosjan, a może rzeczywiście już zużyli tam wszystko, co mogli. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Jeżeli potwierdzą się te plotki, rzeczywiście ten kierunek się ruszył, ten z kierunku na właśnie na ze zgrupowania centrum, przeszło w działania ofensywne i przyjmuje inicjatywę na ten kierunku od Ukraińców, to by świadczyło o tym, że Ukraińcy wykonali swój plan, ponieważ Rosjanie zużywają swoją ostatnią rezerwę, którą trzymali na czarną godzinę. A chyba te tereny nie są zbyt przyjazne do działań pancernych, prawda? Widzisz, to nie chodzi o zajęcie terenu, tylko pokonanie ukraińskiego wojska. Zniszczenie ugrupowania, które broni tego pasa, spowoduje, że Ukraińcy będą musieli przerzucić tam ostatnie swoje rezerwy do zabezpieczenia. I to Rosjanom wystarczy, bo udowodnią wtedy, bo to jest cel strategiczny.
My nie wiemy, jaki ma cel tak naprawdę cel strategiczny. Możemy się domyślać. Ja zakładam, że Rosjanie mają cel strategiczny taki, żeby udowodnić Zachodu, możesz się ze mną zgodzić czy nie, jestem ciekawy Twojego zdania, ale żeby udowodnić dla Zachodu, że Ukraińcy nie są w stanie pokonać Rosjan. Że to, co nawet Zachód daje Ukraińcom, nie pozwoli Rosjan pokonać. Co by świadczyło o tym, że trzeba przejść z Rosjanami do rozmów pokojowych. I pokonanie w takiej mini bitwie na skrzydle tego, co tych wszystkich zgrupowań Ukraińcom i zmuszenie do ruszenia rezerw, do zablokowania tego obszaru, to on jest dosyć łatwy do zablokowania, bo tam teren jest, jak wspominałeś, dosyć dogodny do tego, ale to też pozwoli na przykład, jeżeli to się uda Rosjanom, też dojść do takich obszarów, gdzie oni będą mogli się dobrze bronić, zwolnić tą pierwszą armię znowu do jakichś innych działań albo odtworzenia gotowości bojowej, odtworzenia rezerw i przygotowania się do uderzenia w innym miejscu. To by dało duży plus dla armii rosyjskiej, jeśli oczywiście się uda. Natomiast zobaczymy, jak to będzie. No, jestem ciekawy twojego zdania też na ten temat, bo niekoniecznie ja muszę wiedzieć wszystko. To ja się zawsze skłaniałem do tego, że nadchodząca kontrofensywa ukraińska, no nie mamy się co spodziewać wielkich rajdów i zdobyczy, jak chociażby pod Charkowem, tylko no Ukraińcom zależy na tym, żeby jak najbardziej wykrwawić Rosjan, jak najbardziej zniszczyć ich siłę żywą, żeby nie byli w stanie prowadzić dalszych operacji ofensywnych. Tak, zgadzam się z Tobą, tylko też tutaj naszym słuchaczom trzeba zaznaczyć, że w tego typu wojnie, a ja ją nazwałem tak roboczo wojną zrównoważoną, czyli nie ma przewagi lotniczej, nie mamy przewagi ilościowej, jakościowej też za dużo nie ma. Może to się będzie zmieniało w trakcie walki, jak ten sprzęt zachodni będzie już tak na tyle nasycony armią ukraińską, że ta jakość będzie już nad ilością rosyjską ważyć. Bo w tych działaniach taktycznych widać, że ta jakość jednak przewyższa ilość. No może się coś zmienić, ale w tej konwencji wojny zrównoważonej nie chodzi o zdobycie terenu, tylko utrzymywanie przeciwnika w swoim jakby tam worku ogniowym, czyli w takim przestrzeni, gdzie mamy przewagę rażenia informacyjną, gdzie nasze sensory i nasze sztaby są w stanie ogarnąć ten proces decyzyjny, proces tych informacji, które przechodzą i odpowiednio nimi zarządzać do odpowiednich efektorów, które niszczą przeciwnika właśnie w tych obszarach. I zmuszać przeciwnika do tego, żeby walczył w tych obszarach z różnych względów, czy taktycznych, czy też politycznych, prawda? Tak na przykład Bachmut był przecież takim najlepszym przykładem. Także tutaj są pewne elementy, które nie są nam namacalne pod względem przesunięć linii frontu. Nawet nie są namacalne pod względem wiedzy, jakie są prawdziwe straty, bo żadna ze stron jako dość kluczową informację bardzo skrzętnie ukrywa i jesteśmy poddawani atakami różnymi dezinformacji, działaniom PSEOPS-u, żeby to po prostu jakby zmusić do pewnego obrazu tej polu bitwy. Najważniejsze to, co się dzieje w tej chwili na froncie, to co, że armia ukraińska ma inicjatywę, że rosyjska straciła, stara się ją odzyskać. Zobaczymy, czy to pójdzie. To są pewne czynniki i namacalne, które mogą nam stwierdzić, w jakim etapie tej ofensywy jesteśmy. Czyli tak na koniec słowem podsumowania może spokojnie, cierpliwości? Tak, spokojnie, cierpliwości, tym bardziej nam się wydaje, że nic się nie dzieje, ale jak tam naprawdę jest dosyć gwałtowna wymiana walki na poziomie tym taktycznym, co się przekłada na operacje i w zasadzie przekłada bardzo szybko w tej drabince eskalacyjnej, jak to niektórzy geopolitycy mówią, to się szybko przekłada na kwestie strategiczne, bo to później będzie można odpowiednio sprzedać
w świecie jako pewien sukces czy porażkę, co też będzie miało wpływ na to, czy dalej będziemy Ukraińcy będą wspierani przez Zachód, przynajmniej z tej perspektywy Rosjanie patrzą. Już też Rosjanie sobie podziękują za taką wojnę, bo stwierdzą, że nie są w stanie dalej funkcjonować w tym trybie tak zwanej operacji specjalnej. No to jesteśmy, jak mówiłem wcześniej w wielu wywiadach i w rozmowach, jesteśmy w tej chwili w etapie dynamicznych rozstrzygnięć, które niekoniecznie są pokazane dynamicznie, ale to się w tej chwili dzieje. Czyli raz jeszcze, spokojnie, cierpliwości. Chyba na ten moment wszystko idzie w miarę dobrze, bo Ukraińcy jeszcze nie odsłonili swoich wszystkich kart i swoich głównych sił jeszcze nie użyli. Ja mogę powiedzieć za Rosjan, bo ich analizuję. Oni mówią, że idzie im zgodnie z planem. I powiem tak, generalnie mogę powiedzieć, że tak, idzie im zgodnie z planem, ale dużym kosztem. Super. Czyli jest światełko w tunelu i jest informacja, która może uspokoić naszych słuchaczy. Jeżeli chcesz wymusić, czy uważam, że Ukraińcy mają szansę tu wygrać, uważam, że mają szansę tu wygrać. I to myślę najważniejsza informacja z naszego wywiadu. Ale już jak, to już ci nie powiem, chociaż jak to zacytuję klasyka, wiem, ale nie powiem. Dokładnie, także bardzo dziękujemy raz jeszcze za dogłębną analizę pana pułkownika. Zapraszamy do jego Twittera i jego mediów społecznościowych, na których dzieli się swoimi analizami. I raz jeszcze dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem szanowne grono słuchaczy i ciebie, drogi panie redaktorze. Dziękujemy raz jeszcze.